partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. Dziś współpraca bratniokrajowa. Do legendarnego Kijewa przymocuję równie legendarnego Sonara. Obie pozycje budzące ciekawość, zatem zobaczmy, co to może. Gdy latem tłumy podążają sąsiednią doliną Prądnika, kilka kilometrów na zachód nikt nie niepokoi rozrzuconych po polach i lasach wapiennych skał. Wystają one z łagodnych wzgórz, otoczone zwykle hektarami zbóż i łąk. Najczęściej ukrywają się w niewielkich zagajnikach, tworząc tajemnicze wyspy widoczne z wielu kilometrów. Tutejsze szlaki są o tyle ciekawe, że nie biegną wąwozami i dolinami, jak to zwykle bywa na jurze, lecz są otwarte. Z zakręconych polnych dróg widać horyzont od Krakowa aż po Śląsk. Znakowanych szlaków nie ma tutaj wiele, ale wystarczy tym, którzy mieliby obawę, niesłuszną zresztą, zabłądzić idąc przed siebie. Wsie rozrzucono gęsto, więc najwyżej po godzinie wędrowania pustkowiem znajdziemy jakąś cywilizację. Kijewy tworzą kilka rodzin. Małoobrazkowa czwórka otworzyła serię towarów światłoczułych, natomiast w grupie średnioformatowców mamy rodziny dwie. Starsza mocno podpatrywała szwedzkiego Hasselblada. Natomiast młodsza, choć produkowana równolegle, to mocna inspiracja Pentagonem Six. Nie jest to jednak kopia tego aparatu, a nawet pewne sprawy rozwiązano tutaj lepiej. Inne gorzej i przypadkowe wciskanie spustu należy do częstych wypadków przy pracy. W czasach, gdy w tej części Europy panował smutny socjalizm, z pewną ulgą przywitano drugiego producenta systemu zgodnego z Pentagonem. Obiektywy się rozmnożyły, a także same aparaty. Można było sobie wybrać producenta albo skorzystać z ogniskowych, dostępnych tylko u jednego z nich. Wymienność szkieł była pełna, choć, jak to bywa, czasem coś nie pasowało do końca. Model 6C był pierwszym z trzech produkowanych. I tutaj wyjaśnienie, dlaczego C, a nie S. Oczywiście literę C w cyrylicy czytamy jako S, ale radzieckie oznaczenia często sięgały po łaciński alfabet. A sprawa wyjaśnia się, jeśli spojrzymy na eksportową wersję tego modelu, w którym nazwa jest pisana znanym nam już alfabetem, ale obok nadal widnieje litera C. Zacznę od narzekania. Kamera jest stworzona dla leworęcznych. Pracując z nią, można się poczuć właśnie jak człowiek obdarzony tym przywilejem, który na co dzień musi się zmagać z problemami praworęcznym nieznanymi. Dlatego już na wstępie tracimy stabilność uchwytu przy dłuższych czasach, a mnie się zdarzyło stracić też klatkę manipulując aparatem. Tym bardziej, że nie ma tutaj blokady spustu, a ze względu na brak powrotu lustra, praktycznie od razu po naświetleniu zdjęcia przewija się film, by móc cokolwiek w wizjerze zobaczyć. To byłoby wszystko, jeśli chodzi o pretensje. Zostały zresztą wysłuchane i następny model ma już spust z prawej strony. No, nie wszystko, bo aparat jest jak ruska lokomotywa. Na Kamczatkę dojedzie, ale wygląda jak wygląda i w obyciu jest nieco ordynarny. Podobnie jak w Pentagonie, nie ma tutaj nic ponad to, co niezbędne. Zatem mamy czasy. Od połowy sekundy do jednej tysięcznej, naciąg dźwignią, a więc szybki i pozbawiony podglądu filmu w czerwonym okienku na tylnej ściance oraz dźwignię podglądu przysłony roboczej, bowiem jest ona domykana tuż przed zrobieniem zdjęcia. Przewijanie filmu sprawia mniej problemów niż w Pentagonie, w każdym razie tak donoszą internetowe ploteczki. Aparat współpracuje z dwoma rodzajami filmów, z papierem ochronnym i bez, za to dwukrotnie dłuższym. Dlatego mamy tutaj możliwość przełączenia licznika na 24 klatki i we wcześniejszych modelach możliwość zmiany odległości ścianki, na której opierał się film. Jak widać, zadbano tutaj o takie drobiazgi mające wpływ na ostrość przy długich ogniskowych i otwartych przysłonach. W toku modyfikacji zrezygnowano z możliwości przesuwania płytki dociskowej, a w transport filmu zaprzęgnięto dodatkowe dwie rolki,
co podobno miało pozytywny wpływ na wyrównanie płaszczyzny filmu. Podobnie jak w Pentagonie, mamy tutaj możliwość wymiany wizjerów, ale jest znacznie skromniej. Standardowy kominek z lupą można zamienić pryzmatem pentagonalnym albo jego odmianą z wbudowanym światłomierzem, pracującym niezależnie od reszty mechanizmu. Migawka jest płócienna i biegnie z lewa w prawo, a format to oczywiście kwadrat. Istnieją kijewy naświetlające do formatu 4,5 na 6 cm, ale najczęściej stanowią modyfikacje seryjnych 6 na 6. Aby założyć film, należy odchylić do pionu lewy uchwyt i pociągnąć go do momentu odskoczenia tylnej ścianki aparatu. Następnie trzeba obrócić go o 90 stopni w lewo, aż odskoczy i w niszy umieścić szpulę z filmem. W podobny sposób należy umieścić pustą szpulę z prawej strony. Oba uchwyty trzeba teraz przekręcić z powrotem i wepchnąć do zlicowania się ich ze spodem aparatu. Teraz już można zerwać naklejkę zabezpieczającą i wysunąć papierową taśmę w ten sposób, by jej początek znalazł się w szczelinie szpuli prawej. Dbając o dokładne ułożenie filmu między wypustami i jego równe nawijanie, należy obracać prawą szpulką, przesuwając jej krawędź w prawo do momentu, aż strzałka wydrukowana na papierze zrówna się z czerwonym trójkątem namalowanym na dole, pod komorą obiektywu. Należy teraz zamknąć komorę i naciągnąć film czterokrotnie, za każdym razem wciskając spust, aż w okienku ukaże się jedynka. Od tej pory możemy wykonać 12 lub 24 zdjęcia, w zależności od formatu filmu. W przypadku użycia filmu dłuższego, tym pierścieniem należy przestawić licznik w położenie 24 ujęć. Tabelka na dźwigni przewijania nie jest związana z aparatem i służy tylko fotografowi do zapamiętania czułości używanego filmu. Aparat jest gotowy do naświetlenia pierwszego zdjęcia. Korzystając z zewnętrznego światłomierza lub wbudowanego we wizjer, musimy teraz wybrać czas oraz przysłonę. Tę ustawia się na obiektywie. Tam też może znajdować się dźwignia podglądu przysłony, ponieważ mechanizm otwiera ją do końca, dopóki nie zostanie wciśnięty spust. Pozostaje ustawienie ostrości. Duża matówka ułatwia to, a soczewka Fresnela, znajdująca się na środku, wspiera regulację w trudniejszych przypadkach. Wymiana obiektywów jest możliwa po przekręceniu tego pierścienia o 90 stopni w lewo. Można wtedy wyjąć obiektyw i wstawić inny, zwracając uwagę na jego położenie. W przypadku używania obiektywów niemieckich zaleca się ostrożność w dopasowywaniu złącz do siebie. Po naświetleniu ostatniego ujęcia trzeba wykonać 4 ślepe zdjęcia, a następnie otworzyć komorę filmu i zabezpieczyć taśmę przed odwinięciem za pomocą papieru samoprzylepnego znajdującego się na końcu. Postanowiłem zobaczyć, co wyniknie z wymienionej kompatybilności i zrezygnowałem z testów standardowej Weki na rzecz świetnego teleobiektywu Sonar o ogniskowej 180 mm. Współpraca powiodła się bez problemów, a średni format tym razem rozwinął skrzydła za sprawą jednego z lepszych narzędzi dostępnych niegdyś w tej części świata. Sonar jest obiektywem dużym i ciężkim za sprawą ogniskowej, światła, no i wymagań co do pola krycia. Mimo niemieckiego rodowodu sprawia wrażenie mało subtelnego w szczegółach, lecz na szczęście nie dotyczy to optyki. Wszystko jest tu wielkie, więc nawet ustawienie ostrości wymaga pewnego uchwytu. Obiektyw wyposażono w gniazdo statywowe i równie dużą jak on sam osłonę przeciwsłoneczną, która znacząco podbija osiągi kontrastu w warunkach mocnego, bocznego oświetlenia. Mamy tutaj także dźwignię domykającą przysłonę, która tworzy nieco zaokrąglony siedmiokąt. Zacznę od zdjęcia nie przedstawiającego niczego szczególnego, jednak będącego kwintesencją średniego formatu. Mamy tutaj znakomite wyróżnienie planu, na który skierowano ostrość, z delikatnym jej zanikaniem w miarę oddalania się i przybliżania z płaszczyzny ostrzenia. Zrobić tak mniejszym formatem jest bardzo trudno. No to czas na kompozycje nieprzypadkowe. Nawet po domknięciu przysłony wciąż mamy tutaj przyjemną separację, akurat taką, by plany rozdzielić i zarazem nie zatracić czytelności tła.
Płaszczyzna, na którą nastawiona ostrość, wykazuje się nadzwyczajną detalicznością. Ostrość jest drugą cechą dobrych obiektywów w średnim formacie. Nawet po przycięciu kadru mamy tutaj niezwykłą detaliczność najdrobniejszych szczegółów. Aby to uzyskać, należy obiektyw przymknąć mocniej, nawet nie tyle ze względu na lepszą pracę, co niedużą głębią ostrości przy tak sporej już ogniskowej. Tym razem kadr, który dałoby się powtórzyć mniejszym formatem, ale nie do końca, bowiem odległości i rozmiary są tutaj większe niż wydawałoby się to na pierwszy rzut oka. Trzeba pamiętać, że minimalna odległość ostrzenia to 170 cm. 180 mm i spust z lewej strony ograniczają użycie aparatu z ręki w zasadzie do 1,6 sekundy. Zatem do lasu bez statywu nie ma co wchodzić, albo należy nastawić się na mocne niedoświetlenia. Chyba że akurat trafimy na nieco więcej światła, jak tutaj. Obiektyw znany jest ze swej ostrości i można się nią cieszyć już po niewielkim domknięciu przysłony. Pozwala to wydobywać szczegóły z wszelkich planów zawierających drobne detale, jak na przykład z płynącej wody. Przy przysłonie 8 ostrość jest w zasadzie wyrównana w całym polu krycia wraz z rogami zdjęcia. Negatywy takie umożliwiały robienie metrowych powiększeń. By spłaszczyć kadr na miarę małego obrazka, trzeba sięgać przysłon dużych, co najmniej równych 16. Nadal będziemy mieć tutaj znakomitą ostrość, dużo większą niż z formatu 135. Nie zawsze kwadrat jest rozwinięciem optymalnym ze względu na treść zdjęcia, lecz nawet po mocniejszym cięciu pozostaje zapas ostrości i dynamiki. 1/1000 sekundy umożliwia wybieranie średnich przysłon bez użycia filtrów szarych, dzięki czemu nawet w bardzo słoneczne dni nadal możemy dysponować kontrolowaną głębią ostrości. Kijew jest alternatywą wobec pentakona i stanowi podobną klasę. Wersja leworęczna jest leworęczna, tak po prostu ma, więc nie uznam tego za wadę. Odrzut jest odczuwalnie niższy, za to wrażenie obcowania mniej przyjemne. Mniejsza jest też oferta dodatków, ale to raczej nie ma dziś znaczenia. O sonarze niewiele da się powiedzieć, oprócz tego, że jest to znakomity obiektyw średnioformatowy. Jest to zarazem pierwszy element przeze mnie testowany, którego nie podrobimy w świecie cyfrowym, o ile nie dostąpimy radości pracy z cyfrowym formatem średnim. Szkoda tylko, że okienko zakupowych okazji na tego typu obiektywy już się zamknęło.